Cześć, z tej strony Paweł Rawski. Witam Cię w materiale promującym nową wersję mojego produktu The Wolf. Jeżeli jesteś na tym kanale od jakiegoś czasu, tak na pewno widziałeś całą masę materiałów pochodzących właśnie z produktu The Wolf. Jest to produkt, który swoją premierę miał 14 lutego 2016 roku, a stworzyłem ten produkt dlatego, że osobiście uważam, że nie ma nic złego w czytaniu książek. Wręcz przeciwnie, uważam, że ciągle trzeba się edukować. Natomiast bardzo często, kiedy my mężczyźni mamy jakieś problemy i czegoś nie rozumiemy i sięgamy po książkę, to wtedy bardzo często niestety potrafimy wejść w takie teoretyzowanie. Zaczynamy wiedzieć wszystko najlepiej, ale jak przychodzi co do czego, to nie potrafimy konkretnie działać. I w związku z tym, że ja sam kiedyś miałem taki problem i przede wszystkim w związku z tym, że miałem okazję pracować naprawdę setkami mężczyzn, którzy właśnie byli przesyceni teorią, postanowiłem wziąć najbardziej istotne i kluczowe elementy, jak idzie o temat rozwoju siebie jako mężczyzny, wszystkie te aspekty, które są niezbędne do tego, żeby mieć świetne relacje z kobietami i generalnie mieć świetne relacje z ludźmi oraz przede wszystkim samym sobą, te wszystkie materiały, które ja przerabiałem, setki książek, które przerobiłem, masę doświadczeń, które miałem oraz doświadczenie bazujące właśnie na pracy z ludźmi, uczeniu ich, różnego rodzaju bardzo głębokich aspektów ludzkiej psychiki i tego, jak pracować ze swoimi emocjami, postanowiłem to wszystko zebrać w całość, odpowiednio opakować, stworzyć z tego odpowiednią sekwencję, często metodami krok po kroku, jak, co, kiedy, w jaki sposób ogarniać, w taki sposób, by ktoś nie upodabniał się do mnie i do mojego stylu bycia, tylko przede wszystkim na bazie różnego rodzaju konkretnych metod zaczął tworzyć różnego rodzaju strategie dla siebie. Tak w wielkim skrócie powstał The Wolf. Natomiast w pewnym momencie, czyli ostatnio, zdałem sobie sprawę, że są jednak pewne kwestie, które mógłbym w tym momencie jeszcze bardziej poszerzyć i dlatego właśnie nagrałem całą masę dodatkowych materiałów. Dzisiejszy film, który oglądasz w tej chwili, pochodzi właśnie z tych materiałów. Za chwilę usłyszysz ode mnie całą masę bardzo konkretnych pytań. W całym tym filmie usłyszysz ich znacznie więcej. Właściwie nie chcę Cię teraz przestraszyć, ale nie wiem dokładnie, ile jest pytań zawartych w tym materiale, natomiast w całym materiale jest ich ponad 200. I możesz się teraz zastanowić, po co właściwie zadaję Ci te pytania. Otóż po to, ponieważ każdy z nas ma inne doświadczenia, inne przekonania, inne wartości. Każdy z nas szedł przez życie i ma zupełnie inny bagaż doświadczeń. Innymi słowy, psychika każdego z nas jest zupełnie inna. Każdy z nas różni się od siebie nawzajem. Te pytania są w ogromnej mierze po to, żeby przeanalizować, jakimi wzorcami posługiwałeś się do tej pory, zobaczyć, które z nich Ci służą oraz co możesz z nimi zrobić. Są takie, które Ci najprawdopodobniej nie służą i które warto jest zmienić, a są najprawdopodobniej również takie, które są Twoim świetnym zasobem i z których warto jest korzystać jeszcze bardziej. Polecam przede wszystkim, oglądając teraz ten materiał, zobaczyć go od A do Z, zanotować każde jedno pytanie, które w nim pada oraz odpowiedzieć sobie na te pytania. Odpowiedzieć sobie na te pytania nie będzie jednak rzeczą łatwą i szybką, to na pewno, ponieważ trzeba będzie chwilę się nad tym zastanowić. Nie oglądaj tego materiału tak, że szybko przez niego przelecisz i później będziesz myślał, co z tym robić dalej, tylko odpowiedz absolutnie na każde jedno pytanie, które w nim jest. Materiał, który widzisz obecnie, jest naprawdę bardzo głębokim materiałem. Jego celem właściwie jest to, żebyś poprzez odpowiedzi na bardzo konkretne pytania zrozumiał jeszcze więcej na swój temat i uświadomił sobie przede wszystkim masę różnego rodzaju wzorców, którymi do tej pory bardzo często nieświadomie się posługiwałeś. Ponieważ jeżeli coś sobie uświadomisz, jeżeli coś jest świadome, to dopiero wtedy tak naprawdę możesz zacząć to zmieniać i możesz mieć jeszcze większy wgląd w siebie, dzięki czemu przede wszystkim wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany będzie dla Ciebie o wiele łatwiejsze. Temat, który będziemy tutaj poruszać, jak sam widzisz, to różnego rodzaju wzorce męskości, którymi posługiwałeś się do tej pory. Jak sam zresztą też doskonale widzisz, mam pewnego rodzaju ściągawkę, która dla Ciebie także może być bardzo, ale to bardzo przydatna. Po co właściwie ten temat? Dlaczego akurat go wybrałem? Otóż dlatego, że tak jak wspomniałem już wcześniej, jeżeli chcesz zmienić cokolwiek, musisz to sobie uświadomić. To przede wszystkim. Po drugie, dlatego że każdy z nas, jeżeli przeanalizuje sobie swoje wzorce, jakimi kierował się do tej pory, może się od nich o wiele szybciej i łatwiej przede wszystkim odkleić. Bo jeżeli zdasz sobie sprawę, że często posługiwałeś się strategiami, które tak naprawdę w ogóle nie są Twoje, ale pochodzą na przykład ze wczesnych lat dzieciństwa, które nieświadomie zmodelowałeś albo od swojego ojca, albo od swojej matki, albo od kogoś, kto był bardzo często koło Ciebie, albo od
różnego rodzaju filmów, czy od swoich znajomych, tudzież ewentualnie z bajek i tak dalej, i tak dalej, zobaczysz, że te wzorce tak naprawdę, którymi niestety bardzo często popieprzałeś przez całe swoje życie, mogą kompletnie nie być twoje. Będzie ci się więc o wiele łatwiej od nich odkleić. Albo też niektóre z nich jeszcze bardziej wzmocnić i rozwinąć, bo może podejmiesz decyzję i podejmiesz taki wniosek, że jednak są one dla ciebie przydatne i pomocne. Oczywiście część z nich na pewno takie będzie. Ekologia. Bardzo ważna rzecz. Jeżeli oglądasz teraz ten materiał i będziesz odpowiadał sobie na te pytania, to przede wszystkim warto jest zwracać uwagę również na emocje, które będą się pojawiać. Jest wysoce prawdopodobne, że jeżeli zdasz sobie sprawę, że wiele rzeczy, którymi posługiwałeś się przez prawie całe twoje życie, nie pochodzi tak naprawdę z twoich świadomych wyborów, tylko najzwyczajniej w świecie zaadoptowałeś to z jakiegoś tam środowiska, w którym przebywałeś i są to albo wzorce twojego ojca, albo twojej matki, to możesz bardzo często również się dość delikatnie powiedziawszy zdenerwować albo ewentualnie właśnie na swoich rodziców za to, że coś zrobili, albo że czegoś nie zrobili, że czegoś było za dużo, albo że czegoś było za mało. Tak pamiętaj, że robisz to nie po to, żeby wyzwalać tutaj w sobie złość czy agresję, ale robisz to przede wszystkim po to, żeby zrozumieć, że tak działa człowiek. Twoi rodzice posługiwali się takimi, a nie innymi strategiami w twoim kierunku, ponieważ w ich kierunku to samo zrobili ich rodzice, czyli twoi dziadkowie. Nie robisz tego po to, żeby obarczać kogokolwiek tutaj winą, tylko przede wszystkim, żeby coś sobie uświadomić i żeby także złapać większą akceptację w swoim kierunku, a także w kierunku twoich rodziców. I tak podejść do tego materiału. Nie mam tutaj co prawda napisanego pytania jak, ale na pytanie jak odpowiedziałbym w ten sposób. Jeżeli będziesz oglądał teraz ten materiał, to polecam ci go przerabiać w momencie, gdy go oglądasz. To znaczy, będę ci za chwilę zadawał całą masę pytań, ewentualnie oprócz tych, które będą tutaj napisane, będę też dodawał całą masę pewnie od siebie, znając mnie. Polecam ci w momencie, kiedy słuchasz tego pytania, zapisać samo pytanie, później zapauzować nagranie i od razu udzielić sobie na nie bardzo konkretnej odpowiedzi. Wiem, że to będzie wymagało naprawdę sporo czasu, ponieważ pytań, które są na tej karcie, jest bodajże około 45, a znając mnie, jak jeszcze właśnie dodam całą masę pytań od siebie, to najprawdopodobniej w życiu nie słyszałeś tyle tak głębokich i konkretnych pytań w tak krótkim czasie. Dlatego bardzo warto jest to, żebyś się zanotował i przede wszystkim właśnie odpowiadał na te pytania. Bo te pytania nie są po to, żeby one ładnie wyglądały, żebyś powiedział, o, ale to ładnie brzmi, ale to jest ciekawe i tak dalej. Tylko przede wszystkim, żebyś właśnie samodzielnie na to odpowiedział. Te pytania jednak to nie jest zamknięta lista. Potraktuj to bardziej jako pewnego rodzaju inspirację do tego, żeby samodzielnie też tworzyć takie pytania i mieć dosłownie pewnego rodzaju pomoc w tym, by takie pytania tworzyć i mieć jeszcze większy wgląd w siebie. Jak będzie wyglądał cały ten proces, do którego cię tutaj z chęcią teraz zapraszam? Na początku popatrzymy w twoją przeszłość. Przeanalizujemy pewnego rodzaju wzorce właśnie z dzieciństwa i wczesnych lat dzieciństwa. Te wzorce męskości, którym się posługiwałeś do tej pory, z których być może właśnie zdawałeś sobie sprawę. Później natomiast popatrzymy bardzo mocno także na teraźniejszość. Popatrzymy na to, jakim mężczyzną jesteś teraz i jakimi wzorcami kierujesz się obecnie. Sam zresztą wtedy zobaczysz, czy to, co było kiedyś w przeszłości, jest obecne teraz w twoim życiu. Być może w jakimś stopniu nadal, być może w bardzo dużym, a być może tak naprawdę już jakoś przerobiłeś całą masę rzeczy i pozmieniałeś to, co było w tobie. A być może zdasz sobie sprawę z czegoś, co będzie jeszcze do zrobienia. Później popatrzymy trochę w przyszłość i pozastanawiamy się, to właściwie ty się pozastanawiasz, jaki chcesz być i co chcesz po sobie zostawić. Tam także zadam ci parę takich bardzo głębokich pytań oraz przede wszystkim zaproszę cię do pewnego jeszcze kolejnego ćwiczenia. Cały ten proces jest jednym wielkim ćwiczeniem, jedną wielką techniką, ale w nim jest także kilka różnych ciekawych ćwiczeń. Zapraszam cię do tego, żebyś przede wszystkim to zrobił, a nie jedynie biernie sobie mnie teraz posłuchał, bo tak naprawdę to ci nic wtedy nie da. Również bardzo mocno polecam ci notować odpowiedzi na pytania, naprawdę pauzować to nagranie i nie przechodzić dalej, dopóki nie odpowiesz sobie na te pytania. Nie odpowiadaj na nie tylko i wyłącznie w twojej głowie, dlatego że wtedy będziesz miał być może nawet jeszcze większy chaos. Odpowiadaj sobie, daj sobie czas na to, żeby odpowiedzieć z kartką i długopisem, bo wtedy zobaczysz, że twoje myśli będą wiele bardziej poukładane. Na sam koniec oczywiście zadam ci także kilka pytań podsumowujących cały ten proces, żebyś samodzielnie mógł sobie dopiąć to wszystko i zobaczysz, jak bardzo ciekawe wnioski możesz mieć na ten temat. To co? Zaczynamy. Zaczynamy od przeszłości.
Tak jak mówiłem, pytań jest trochę, a będzie ich jeszcze więcej. Nie rób tak jak w szkole, bo zazwyczaj w szkole najpierw od razu patrzymy na całość i zaczynamy przepisywać bezmyślnie, nie wiedząc właściwie o co w tym chodzi, a później dopiero zadajemy różnego rodzaju pytania. Tutaj polecam Ci iść razem ze mną, dlatego że każde pytanie będę Ci czytał, ale także zaraz dodawał kilka rzeczy od siebie, kilka dodatkowych pytań i często pewnie jeszcze będę dodatkowo tłumaczył, o co właściwie w tym chodzi. Jak wyglądała Twoja relacja z ojcem? Chodzi oczywiście o ten okres, w którym dorastałeś. Jak wyglądała Twoja relacja z ojcem w momencie, gdy dorastałeś? Widzisz, jako mały brzdąc, jako dziecko, modelowałeś i dosłownie, modelowałeś absolutnie wszystko, co było dookoła Ciebie. Jako małe dziecko nie mamy jeszcze w ogóle takiego konceptu jak dobro i zło. Dlatego nie jest tak bardzo ważne, co się mówi do małego dziecka, ale przede wszystkim, co się w kierunku tego dziecka pokazuje. Dlatego właśnie jako małe dzieci uczymy się tak bardzo szybko. Nie wiem, czy wiesz, ale język polski jest jednym z najtrudniejszych języków. Teraz nie pamiętam, który był w tej skali, ale jest jednym z trudniejszych języków i zobacz, że mogłeś się go nauczyć bardzo, ale to bardzo szybko. Później niestety na przykład w szkole jakieś poszedłeś, nie wiem, do gimnazjum, podstawówki czy liceum, uczyłeś się nowego języka, obcego języka i zobacz, ile czasu potrzebowałeś na to, żeby się go uczyć. Po pierwsze dlatego, że uczyłeś się go po 45 minut albo godzinę dziennie, natomiast w dzieciństwie byłeś tym non-stop. Byłeś w środku, można było powiedzieć, środowiska, w którym posługiwano się danym językiem. Przez to, że byłeś bardzo ciekawy świata, modelowałeś absolutnie wszystko, co się dzieje. Natomiast język językiem. Mi chodzi tutaj bardziej o to, jak wyglądały Twoje relacje z ojcem. Dlaczego jest to tak ważne? Dlatego, że od Twojego ojca, można było powiedzieć, uczyłeś się pierwszej dynamiki relacji męskości. Tego, czym właściwie jest ta męskość. I bądź tutaj ze sobą absolutnie szczery. Jak dokładnie wyglądała ta relacja? Czy twój ojciec często był w domu? Jeżeli tak, czy miałeś z nim jakieś wspólne rytuały? To są właśnie te pytania, o których mówiłem, których nie ma na kartce, a które ja tak naprawdę mogę tworzyć tutaj w nieskończoność. Więc czy miałeś z nim jakieś wspólne rytuały? I chodzi mi tutaj także o takie rytuały stricte męskie. Czy rywalizowałeś z nim grając w piłkę nożną? Czy ewentualnie grając w jakąkolwiek piłkę, czy jakikolwiek sport, po prostu dobrze się bawiliście? Czy twój ojciec cię przytulał? Czy miałeś fizyczny kontakt, tak jak taki, nazwijmy to, wzorowy kontakt rodzicielski ojca z synem? Czy coś takiego u ciebie występowało, czy też nie? Zobaczysz, że te pytania wszystkie, gdy przejdziemy do teraźniejszości, mają o wiele większy wpływ na Ciebie teraz, niż może się wydawać. Więc zdaję sobie sprawę, że niektórzy z Was teraz, oglądając tę materię, mogą się zastanawiać, dobra, ale po co mam to teraz analizować? Nie robimy tutaj psychoanalizy i nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, żebyś był jak najbardziej świadomy. Więc jak wyglądała ta relacja? Naprawdę, daj sobie kilka chwil, żeby popatrzeć tą swoją przeszłość, nie obarczając Twojego ojca winą, czy odpowiedzialnością, złością, czy czymkolwiek innym, tylko zdaj sobie sprawę z tego, jak naprawdę wyglądała ta relacja. Czy była bliska? Czy jak traktowałeś, jak Ty traktowałeś swojego ojca? Jak Twój ojciec nauczył się traktować Ciebie? Czy Twój ojciec pokazał Ci, czym są granice? Czy dostałeś od niego właśnie wzorce tego, co to znaczy być mężczyzną? Jak Twój ojciec traktował matkę, bo to też jest bardzo istotne w aspekcie tego, jakie wyciągnąłeś wzorce a propos relacji damsko-męskich. Bardzo często właśnie, inaczej, one zawsze pochodzą ze wczesnych lat dzieciństwa, tylko że bardzo często niestety nie przyglądamy się temu. Kolejne pytanie. Jak byś opisał tę swoją osobowość, która najczęściej występowała przy Twoim ojcu? Widzisz, zdaję sobie sprawę, że niektórzy z Was jeszcze nie do końca ogarniały, że jest w Tobie o wiele więcej osobowości, niż mogłoby się wydawać. Między innymi dlatego kiedyś stworzyłem koncept, który nazywa się dynamiką relacji. Polecam też to sprawdzić stronę dynamikarelacji.pl, jeżeli chcesz zobaczyć, czym ten koncept właściwie jest. Zobacz. W bardzo, ale to bardzo dużym skrócie. Każdy z nas ma w sobie ogrom różnego rodzaju osobowości. Bardzo często właściwie wielu z tych osobowości nie znamy. Jeżeli robiłeś jakikolwiek test osobowościowy, tak mogłeś zobaczyć, że masz pewne naturalne predyspozycje i naturalne tendencje do tego, żeby pewne osobowości, jak ja to nazywam, częściej wychodziły na wierzch. Innymi słowy, były częściej przy sterach tego Twojego zachowania, sposobu myślenia i po prostu bycia. Osobowości są zależne od sytuacji, w której się znajdujemy i od osób, które są w danym środowisku. Dlatego też między innymi, jeżeli jest nauczyciel, to są uczniowie, jeżeli są uczniowie, jest nauczyciel. Jeżeli ja jestem teraz nauczycielem prezentującym Ci jakąś treść, to jesteś w tym momencie odbiorcą, który to ogląda. Mam nadzieję, że aktywnie. Jeżeli jesteś przy swoim ojcu w tym momencie lub przy swojej matce, no to dla swojego ojca na pewno jesteś też dzieckiem, a ojciec lub matka jest dla Ciebie ojcem lub matką. Ale też inne osobowości na pewno w tej relacji występowały.
ewentualnie występują nadal. Więc kiedy popatrzysz swoją przeszłość, zastanów się przez moment, jak byś nazwał tę osobowość, która kiedyś właśnie najczęściej występowała przy twoim ojcu. Zastanów się, jaka to była osobowość. Popatrz przede wszystkim na swoje zachowania, na swoje sposoby myślenia, które wtedy miałeś i na częste emocje, które się wtedy pojawiały. Zwróć baczną uwagę też, jak byś nazwał tę osobowość. Niech to będzie ta pierwsza myśl, która ci przyjdzie do głowy, jeżeli będziesz sobie odpowiadał na pytanie, jak byś tę osobowość nazwał. Następnie, czy ta część ciebie jest dalej obecna w twoim życiu? Jeżeli tak, w jaki sposób? Bardzo często te osobowości, które powstały we wczesnych latach naszego dzieciństwa, są z nami do dzisiaj. Dlaczego? Dlatego, że to były jedne z pierwszych osobowości, jakie wytworzyliśmy w sobie, bardzo często, a właściwie zazwyczaj kompletnie nieświadomie. I przez to, że włożyliśmy w nie tonę energii, te osobowości są z nami przez całe nasze życie, a my bardzo często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Teraz nie chodzi o to, czy ta część ciebie jest obecna tylko i wyłącznie w kontekście relacji z twoim ojcem czy z twoją matką. Chodzi o to, czy ta część ciebie jest obecna w twoim życiu. Jeżeli tak, w jaki sposób? Bardzo często odpowiedzi na te pytania dają już bardzo ciekawy wgląd, bo okazuje się, że pewne osobowości, które mamy w sobie i z których częściej nie zdawaliśmy sobie sprawy, bardzo często ich po prostu nie akceptujemy. Spieramy, dosłownie wbijamy je gdzieś tam w czeluścia naszej podświadomości, tylko wyłącznie po to, żeby kompletnie o tym zapomnieć. I bardzo często przez to, że tą osobowość mocno, nazwijmy to metaforycznie, spychamy, czytaj, nie akceptujemy, ta osobowość przez to, że jest bardzo silna w nas, bardzo często i przez to, że jest nieakceptowana, bardzo często sabotuje nasze różnego rodzaju działania. Samo uświadomienie oczywiście nie oznacza, że nagle teraz tę osobowość zmienisz, ale na pewno będziesz miał dzięki temu o wiele większy wgląd w siebie. Idąc dalej, jaki był twój ojciec, gdy dorastałeś? Dosłownie. To są te pytania, które po części zadałem przy tym pierwszym pytaniu. Jaki był twój ojciec, gdy dorastałeś? W twoim kierunku, w kierunku innych ludzi, w kierunku swoich przyjaciół, w kierunku swoich kolegów, w kierunku swojej pracy, w kierunku swojej rodziny, w kierunku swojej partnerki, swojej żony. Generalnie, jaki był twój ojciec, gdy dorastałeś? I tutaj popatrz na każdy jeden aspekt, jaki tylko możesz zobaczyć. Co dosłownie robił twój ojciec, w jaki sposób to robił, jak ty się przy tym czułeś i tak dalej, i tak dalej. Dopiero wtedy, kiedy odpowiesz sobie na te pytanie, które z jego cech, zachowań, przekonań i wartości zmodelowałeś, świadomie lub nieświadomie. W momencie, kiedy przeanalizujesz sobie to, jaki był twój ojciec, możesz dość łatwiej i szybciej dojść do tego, że wiele z tych cech, niekoniecznie ci się to podoba. Bardzo często jest tak, że właśnie są to te cechy, których nie chcieliśmy brać, ale przez to, że modelujemy wszystko to, co widzimy w okresie dorastania, bardzo często może się okazać, że wiele jego zachowań, sposobów myślenia, przekonań, tych myśli, tych sloganów, które bardzo często powtarzał, mogły zmodelować i część z nich może ci oczywiście jak najbardziej służyć. Nie patrz na to tylko i wyłącznie, co tam było źle, patrz oczywiście zarówno na jedną stronę monety, czyli na różnego rodzaju właśnie minusy, ale patrz także na drugą stronę monety, czyli na to, co twój ojciec zrobił dobrze, bo na pewno były jakieś takie zachowania, przekonania i wartości, które zmodelowałeś, które bardzo mocno ci służą i dał zakład, że jeszcze do tej pory nie zdążyłeś swojemu ojcu za to podziękować. A warto jest to zdecydowanie zrobić, ponieważ każdy rodzic, absolutnie, zarówno ojciec, jak i matka, niezależnie od tego, co o nich myślisz, jakie masz do nich podejście, każdy rodzic na tej planecie chce usłyszeć od swojego dziecka: dziękuję za to, że jestem szczęśliwy, że jestem taki, jaki jestem ci wdzięczny za wszystko, co mi dałeś. Jeżeli nie masz powodu, żeby być wdzięczny w kierunku swoich rodziców, to pamiętaj, że gdyby nie oni, nie byłoby cię na tej planecie. A gdyby nie było cię na tej planecie, nie słuchałbyś teraz tego nagrania i nie zacząłbyś się na ten temat zastanawiać. Warto jest o tym pamiętać, a jeżeli o tym pamiętasz, to warto jest coś z tym zrobić. Idziemy dalej. Czym jest dla ciebie ojcowska opieka i jak wyglądała? Jak ty patrzysz na to z perspektywy ciebie, dorosłego faceta, który ogląda teraz to nagranie? Co w ogóle według ciebie znaczy ojcowska opieka? Jakie masz wzorce, jakie masz modele, kiedy w ogóle zaczynasz się nad tym zastanawiać? To pytanie jest jeszcze bardziej otwarte niż te wcześniejsze. Jak wyglądała, gdy dorastałeś? Jak twój ojciec właśnie się tobą opiekował? Czy się tobą opiekował? Czy były jakiekolwiek aspekty właśnie wspomniane przy pierwszym pytaniu, jakiekolwiek wspólne rytuały, czy jeżeli byliście razem, czy czułeś się komfortowo, czy mogłeś z swoim ojcem porozmawiać na różnego rodzaju tematy, czy mogłeś porozmawiać z nim na tematy chociażby własnych odczuć, to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Czy twój ojciec, kiedy czuł się gorzej i widziałeś, że czuje się gorzej, czy mogłeś z nim bez najmniejszego problemu porozmawiać o tym, jak on się czuje, czy podchodził do ciebie i czy mówił ci o swoich odczuciach, czy raczej koncentrował się tylko i wyłącznie na tym, co jest do zrobienia i jak to ewentualnie można zrobić i czy ty właśnie w jego środowisku
Potrafiłeś przyznać się do tego, że masz czymś problem. I nie chodzi mi o problem, że nie wiem jak coś zrobić, ale masz problem i czujesz się z tym źle. Bo na przykład zostawiła cię koleżanka w pierwszej klasie podstawówki, albo jeszcze wcześniej. Albo nie rozumiałeś jakichś zachowań. Czy to swoich, czy to twoich kolegów, kumpli, przyjaciół, czy może, nie wiem, twój kolega cię w jakikolwiek sposób zranił. Albo nauczycielka pieprznęła jakąś głupotę i wziąłeś to bardzo mocno do siebie i poczułeś się z tym naprawdę do dupy. Czy generalnie nie wiedziałeś właśnie czegoś w kontekście relacji z kobietami i chciałeś o tym porozmawiać z ojcem. Czy były tego typu sytuacje? Jeżeli tak, jakie dokładnie? Jak to wszystko wyglądało? Idąc też dalej. Jakie były ideą męskości twojego ojca? Najpierw zatrzymajmy się na tym jednym aspekcie. Jakie były ideą męskości twojego ojca? Czy w ogóle kiedykolwiek twój ojciec, gdy dorastałeś, zwracał ci uwagę na jego aspekty męskości, o których mówił, że według mnie, wiesz, to jest coś w stylu, według mnie mój synu, prawdziwy facet powinien robić to, to, to i tamto. Prawdziwy mężczyzna kieruje się takimi i takimi wartościami. Prawdziwy facet jest taki i taki w kierunku kobiet. Prawdziwy mężczyzna robi to i to w kierunku swoich przyjaciół, znajomych, kolegów i tak dalej. Czy słyszałeś tego typu rzeczy? A jeżeli nie słyszałeś, to czy twój ojciec chociażby miał jakiś ulubiony rodzaj filmu, który oglądał? Jeżeli tak, jaki tam był model męskości? Co w tych materiałach było prezentowanych? Co twój ojciec mówił na temat swojego ojca? Czy twój ojciec miał w ogóle możliwość zaczerpnięcia jakichś wzorców od swojego ojca? Jeżeli tak, w jaki sposób to zrobił? Popatrz na to. Im głębiej tutaj popatrzysz, tym większy będziesz miał wgląd w siebie. Również, jaki był ideał męskości twojej matki? Czyli tutaj koncentrujemy się przede wszystkim, tak jak sama nazwa tego materiału wskazuje, na wzorcach męskości. Natomiast również warto jest, ja jestem taki, że jeżeli patrzę na jedną stronę, to warto, zawsze patrzę także na drugą, dlatego że warto jest zawsze patrzeć na każdą jedną możliwą stronę, po to, żeby mieć jak największy wgląd w siebie. Dlatego również popatrz, jaki był wzór męskości twojej matki. Jak ona patrzyła na męskość w ogóle, gdy ty dorastałeś? Czy z nią mógłbyś porozmawiać na tego typu tematy, o których powiedziałem właśnie kilka chwil wcześniej? Czy w ogóle tego typu wydarzenia miały miejsce w twoim życiu, czy też nie? Oraz jak ona właśnie patrzyła na męskość, szeroko rozumianą męskość w momencie, gdy ty dorastałeś? Jakie ona lubiła filmy? Czy robiła jakiekolwiek filmy? Jak ona patrzyła na swojego partnera? Jak ona patrzyła na swojego męża? Jak ona traktowała jego? Jak on traktował ją? I tak dalej, i tak dalej. Bo zobaczysz, że bardzo dużo wzorców tego, jak traktowali siebie nawzajem rodzice, zmodelowałeś i w ten sposób bardzo często możesz traktować różnego rodzaju partnerki. Oczywiście. Niektórzy z was, słuchając tego, co mówię w tej chwili, mogą od razu wchodzić w mechanizm zaprzeczenia. Nie, 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 ja tak nie robię, ja nigdy nie będę taki i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz moje od razu pytanie brzmi, jeżeli pojawiła ci się jakakolwiek emocja, jeżeli teraz tego słuchasz albo jeżeli będziesz to analizował, to skąd jest ta emocja i o czym ona cię informuje? Jeżeli masz pełny luz i akceptację oraz świadomość, nie, ja nigdy taki nie jestem, albo ja taki jestem i się z tego powodu cieszę, to albo jest absolutna neutralność, nie pojawia się żadna negatywna emocja, nie ma żadnego zaprzeczenia, tylko jest pełna świadomość i od razu akceptacja, albo jest pozytywne odczucie, okej, ja tak mam, cieszę się, że miałem takie, a nie inne dzieciństwo, jestem bardzo wdzięczny w kierunku swoich rodziców. Natomiast jeżeli pojawia się jakakolwiek emocja w stylu złości czy czegokolwiek takiego i wchodzisz w silne wypieranie tych wszystkich momentów, tych wszystkich chwil, tego typu emocji, to warto jest się tym bardziej temu przyjrzeć, dlatego że twój umysł, jakaś część ciebie bardzo mocno wypiera pewne rzeczy. Pytanie dlaczego? Przed czym się to chroni? Co ci to zabiera? I o czym to świadczy, że akurat tego typu mechanizm się odpala? Swoją drogą mówiłem, że tych pytań ja będę dodawał tutaj naprawdę całkiem, ale to całkiem sporo, więc polecam notować, wracać do nich i zadawać je sobie dosyć często. Jaki był ideał kobiecości twojego ojca, również matki? To, o czym wspomniałem wcześniej, czyli jak twój ojciec patrzył na twoją matkę, jak ją traktował, jak oni ze sobą rozmawiali, czy widziałeś bliskość fizyczną, czy widziałeś bliskość emocjonalną, czy twoi rodzice nie mieli najmniejszego problemu, żeby otwierać się przed tobą i żebyście wspólnie razem rozmawiali o różnych aspektach. Zarówno twój ojciec, jak i twoja matka. Popatrz na jedno, jak i drugie. I teraz, no, to jest jedno z tych pytań, które dla wielu może nie być zbytnio wygodne. Czego nie otrzymałeś od swojego ojca i jak to na ciebie wpłynęło? Czy będąc teraz dorosłym, świadomym mężczyzną, jeżeli popatrzysz sobie w przeszłość, przede wszystkim, jeżeli odpowiedziałeś do tej pory na te pytania, jeżeli popatrzysz swoją przeszłość, czy jest coś, czego nie otrzymałeś od swojego ojca? Czy być może było za mało troski? Czy być może było za mało uważności? Ja wiem, że mężczyźni o tym nie rozmawiają, bo to przecież takie niemęskie. Czy być może było za mało miłości? Czy być może za mało wsparcia? Czy brak obecności?
co ewentualnie brakowało. Jeżeli coś takiego było, bo wcale nie znaczy, że czegokolwiek brakowało. Natomiast warto jest na to popatrzeć i przede wszystkim, jak to na Ciebie wpłynęło. Czy jeżeli nie miałeś odpowiednich kontaktów z Twoim ojcem w dzieciństwie, jak to wpłynęło na Ciebie obecnie? Jakim mężczyzną dzięki temu się stałeś? Bo być może przez to, że czegoś nie było, w pewnym momencie Twojego życia zdałeś sobie z tego sprawę, zacząłeś to rozwijać i dzięki temu, że czegoś nie było w dzieciństwie, teraz jesteś taki, jaki jesteś, bo coś w sobie zmieniłeś. Więc zdecydowanie warto jest na to popatrzeć. Oczywiście druga strona tej samej monety. Jeszcze nie skończyliśmy przeszłości. Jestem na maksa ciekawy, jakie masz wnioski, gdy odpowiedziałeś sobie na pytanie. Dlatego podziel się nimi w komentarzu pod spodem. Napisz również, co było dla Ciebie najbardziej odkrywczego i co właśnie dzięki temu nagraniu zyskałeś, czego się dowiedziałeś na swój temat, co generalnie dało Ci to nagranie. Jeżeli natomiast chcesz usłyszeć znacznie więcej pytań, tak jak już wspomniałem, jest ich ponad 200, oraz jeżeli chcesz zobaczyć całą masę materiałów. W momencie, gdy nagrywam to nagranie, Wilk ma 45 godzin materiałów wideo i z tego, co wiem, jest to największy taki produkt dostępny na polskim rynku. Jeżeli chcesz zobaczyć, czym jest ten produkt, koniecznie wejdź na stronę bethewolf.pl i zamów swój kurs. Zobaczysz, że jeżeli zastosujesz chociaż połowę tej wiedzy, która tam jest, Twoje życie będzie wyglądało jeszcze lepiej niż do tej pory.